No cześć, dzisiaj wykonam cały makijaż za pomocą brokatu, więc jeśli chcesz zobaczyć, jaki efekt uzyskam, to zapraszam do oglądania. Najpierw nakładam na powieki specjalny klej do brokatu, a następnie naklejam na niego zielony brokat. Na twarzy mam już podkreślone brwi i nieco podkładu. Następnie w ten sam sposób nakładam złoty brokat na zielony i srebrny w kąciki oczu i na łuk brwiowy. Pod oko nakładam niebieski odcień, a linię wodną oka podkreślam kredką z burżuła o tym samym kolorze, żeby nadać bardziej dramatyczny efekt. No i tutaj parę rzeczy, których nie pokazałam, czyli narysowanie cienkiej kreski na oku eyelinerem, no i przepraszam za brudną buzię z czekolady, nie zauważyłam. No i uzupełniłam całe oko sztucznymi rzęsami. Dodatkowo zdjęłam soczewki, bo wpadł mi brokat pod nie i to był chyba jednak głupi pomysł, bo później przez cały film będę mieć czerwone oczy, także nie zwracajcie na to uwagi. Początek brwi uzupełniam srebrnym cieniem, a koniec niebieskim, żeby dało to efekt takiego płynnego przejścia. W zasadzie to cieszę się, że zdjęłam te soczewki, bo wydaje mi się, że da to lepszy efekt, jeżeli chodzi o tego typu makijaż. Na twarz nakładam podkład z Inglota i rozświetlam nieco moją buzię, no i konturuję nos. Jednocześnie podkład staje się taką bazą, która będzie nam trzymała ten brokat na skórze. No i powiedzmy sobie, że ja tak jednocześnie trochę konturuję sobie tą twarz tym brokatem, bo w miejscach rozświetlonych bardziej nakładam jaśniejszy brokat, czyli srebrny, a w ciemniejszych miejscach dookoła buzi nakładam złoty brokat, co dało taki fajny trójwymiarowy efekt. Jeśli mam być szczera, no to jedyne co tu kiepsko wyszło, to niestety oświetlenie, które było słabo ustawione i jakoś nie mogłam tego lepiej zrobić i nie do końca widać, jak bardzo tak ten makijaż się naprawdę świeci. Nie wiem, może będzie to lepiej widać na zdjęciach, także jeżeli chcecie, to wbijajcie na Instagrama, tam postaram się dać jakieś bardziej wiarygodne zdjęcie. Dobra, teraz biorę się za usta, no i tą samą kredką, co podkreślałam linię wodną oka, obrysowuję dookoła usta i jednocześnie wypełniam te usta, a następnie nakładam klej, który używałam do przytwierdzenia brokatu w całym makijażu. Muszę przyznać szczerze, że on naprawdę dobrze trzyma, także sprawdził się. Miałam na pewno dużo ubaw przy robieniu tego makijażu i przy używaniu tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że najśmieszniej to właśnie wyszła twarz, bo wygląda tak trochę biało w porównaniu do mojej reszty ciała przez użycie tego srebrnego brokatu. Ale makijaż jako tako da się stworzyć z brokatu, jeśli mam być szczera. Także na pewno bardzo Was zachęcam do pokombinowania z takim makijażem, bo widać, że brokat może mieć naprawdę fajne zastosowanie, jeżeli chodzi o makijaż, szczególnie właśnie na powiekach czy na ustach. No i to by było na tyle. Jeżeli spodobał Ci się filmik i chcesz zobaczyć więcej moich eksperymentów, no to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, zostawienia lajka. No i oczywiście, jeżeli chcesz oglądać więcej moich filmów, to wbijaj na kanał. No i na Instagrama, Facebooka, Snapchata, jeżeli chcesz być na bieżąco. I dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku, który pojawi się już za tydzień. Trzymaj się, na razie, dzięki za oglądanie i pa!